Hej, ludziska. Z tej strony wasz humor, no nie, ja witam was ponownie w Dom Keeperze. Gramy dalej, moi drodzy. I jest pewien progres, znaczy progres, no. Trochę zeszliśmy dalej niż wcześniej, to na pewno. Jednakże trzeba próbować jeszcze zajść dalej. Jeszcze dalej, jak tylko to jest możliwe. I spróbować dotrzeć do następnego artefaktu. I mam nadzieję, że uda mi się to zrobić całkiem długo. Bo kurczę, ta winda będzie bardzo przydatna i chyba nie miałem okazji włączyć Facebooka. Więc w międzyczasie jak tutaj... Moment, nie, niestety nie mogę. Jesus, gdzie ja mam to? Tutaj mam. Wycisz stronę, dziękuję. Jej! Super, nie ma to jak na samym początku mieć coś takiego. Dobra, przekopmy się tutaj przez to. Dobra, Drillbert powinien tam nam przelecieć, już widziałem go tam kątem oka. Więc będzie w pożądalu, weźmy sobie tutaj od razu wodę. Zobaczmy, czy możemy coś ulepszyć, mamy 15 aż tego. Całkiem sporo bym powiedział. Moc, szybkość poruszania się, montuje obrotową głowicę lasera, która dokonuje automatycznej korekty położenia w pobliżu celu. Automatyczne celowanie laserem 6. Nie jestem pewien, na czym to będzie polegało w sumie. Przecież może byśmy coś starszą? Obrażenie od wybuchu na sekundę. Wybuch będzie trwał dłużej, jeśli zostanie wywołany po wyczerpaniu się tarczy. Jeszcze bardziej zwiększa wytrzymałość tarczy absorbującej uszkodzenia, a tu mamy wykorzystać wodę, by ręcznie doładować tarczę, która będzie absorbować więcej uszkodzeń w trakcie kolejnej fali. Tego Drillberta bym też ewentualnie chciał... Energetyzowane przyspieszenie o 180%. Zaawansowane warunkowanie... Szczerze powiedziawszy, to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Już bardziej wolałbym, żeby miał Drillbert kolegę. Więc próbuję może tutaj to rozwinąć. Zabraknie mi paru, niestety. Dwa mamy te i trzy... No dobra, mogę jednak kupić to. Mogę kupić jednak to warunkowanie, bo akurat tak się złoży, że będzie tuż obok. Dobra, tam kolega widzę podchodzi. Dobra, zrobimy wybuch. Dobrze. Jest cudnie. Czy chcę ulepszenia? Aha, nie mam żadnych w ogóle możliwości na ulepszenie teraz, bo nie mam nic żadnych w ogóle rzeczy. Więc dobrze. Lecimy tutaj w dół. Czy Drillbert postanowił sobie zrobić wolne? Dawaj, kolego, dawaj. Ja teraz chcę zobaczyć. Coś tutaj mieliśmy odkrytego po tej stronie. Mamy tutaj koperek, więc oczywiście go zgarniemy. Tutaj nam Drillbercik będzie leciał na pewno, ale my polecimy już w tę stronę. Ta. Proszę bardzo. Skłonny już szybko się widzę tam przekopał. A, bo znacznie zwiększyliśmy mu ten. Znacznie zwiększyliśmy jego możliwości. Teraz w tym momencie w sumie. Ma to jak najbardziej sens, że teraz tam nam poleciał znacznie szybciej. O proszę, skubany gdzieś tutaj wleciał. Co tu jest? Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, co to jest. Nawet i dobrze, że Drillbert tutaj nam tak poleci. Tylko nie wiem, czy przypadkiem nie spadnie gdzieś tam, ale dobra. Co to jest? Ha, dziwne, nie mogę tego jakby wykorzystać nigdzie. Dobra. Chcę pouderzać najpierw te latające, skoro mamy takie możliwości. Teraz w nich tutaj walniemy. Oj, dwóch od razu mi się udało walnąć. Dobra.
Dobra, i ulepszenia. Czy mogę ulepszyć coś w laserku? Nie za bardzo, mogę tylko celownik zrobić. I resztę jakoś za wiele nie mogę też tutaj porobić. Czas trwania doładowanej zdolności bojowej, mogę drill Berta. O nie, nie mamy wody. Niestety, nie mamy na to wody. I ta część gdzieś nam spadła, chyba na sam dół. Nie wiem, od czego to jest? Moment, bo tutaj coś jakby wygląda, jakbyśmy mieli. Tutaj coś mamy takiego, okej. Mamy dwie wody, więc jak najbardziej je zgarniemy sobie, bo się przydadzą. Drillbert nam gdzieś tam lata. O, dziękuję ci kolego. Drillbert, spisałeś się. Oczywiście, że to biorę. Lecimy na powierzchnię od razu. No, Drillbert nam spadł. No i nawet dobrze, bo wtedy odkryje nam więcej terenu. Skubany teraz cały czas lata. To jednak warunkowanie było dobrym jednak pomysłem, bo tak to byśmy musieli go przestawiać. A w ten sposób nie musimy. I prosiłbym o windę. Winda, o Boże Święty, dziękuję za wysłuchanie, gro. Dziękuję ci, gro, za wysłuchanie mnie. Dziękuję ci, moja droga gro, za to, że mnie wysłuchałaś. Ale wydaje mi się, że coś chyba jest innego z tą windą. Wydaje mi się, że coś chyba działa powolniej, albo nie jestem pewien. Ale co, że mamy windę, to jest cudowna opcja. Dobra, proszę bardzo w kolegę. Te na ziemi teraz stały się mniejszym. Są mniej uciążliwe niż kurde te latające z tego co tu widzę teraz. Dobra. Nie to chciałem ulepszenia. Chcę... Czy mogę naprawić? Nie mogę naprawić, bo nie mam żadnych w ogóle możliwości naprawy. Trwałość tarczy nie zwiększymy. A, moment. Proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy kolegę dla ciebie. Drill Berciku, ty mój kochaniutki. Zrzucimy ci go. Dobrze, i teraz tak, zrobimy proszę bardzo tutaj w dół. Oni tutaj mi będą ładnie kopać. Zwróć się w drugą stronę, bo jednak tam będziesz przydatniejszy mi. Dobrze, i sobie chwyćmy to wszystko, wrzucimy to do windy bardzo ładnie. Będzie o wiele wygodniej nam ci poruszać. Widzę, że ten już zdążył tam polecieć. Okej, widzę, że winda coś chyba inaczej będzie działać niż działała wcześniej. Albo coś bardzo wolno się porusza ona. Oj, coś ta winda inaczej chyba działa, moi drodzy. Coś winda nam chyba inaczej działa niż działała kiedyś. Z tego co tutaj widzę. O fuck, mamy falę. Niedobrze, że tam mnie jeszcze nie ma. O rzecz ty, co to jest? Co to za skubaństwo jest? Coś wielkiego, niedobrego. Dobra, zabite jest w każdym razie. No mamy może mocno poprzebijaną tą kopułkę, ale na szczęście będzie okej. Muszę zainwestować w te. O co chodzi z windą? Dlaczego winda mi nie chce brać tutaj rzeczy?
Montuj dodatkową kulę przenoszącą. A to są kule jakieś przenoszące teraz. O matko jedyna. Kule poruszają się szybciej. Zwiększa twoją szybkość, kiedy poruszasz się w górę w jej obrębie. Okej, czyli musimy zwiększyć windę jakby. Zwiększyć możliwości windy. Bo... Okej, to wygląda w taki sposób. Czyli to nie jest coś, co mega się teraz opłaca tak jak kiedyś. Jest to lepsze, ale nie tak jak dawniej. Dobra, więc schwyćmy tutaj to wszystko. I polećmy z tym do góry. Dobra, proszę bardzo. Potrzebuję nieco tytanu, znaczy tego kobaltu. Co ja gadam? Nie tytanu, tylko kobaltu. To mi wszystko zebrało jakby, więc proszę bardzo. Dobra, to się zbierze, będzie w porządku. Podoba mi się to, że winda jakby nam dalej łapie to wszystko. Nie zwiększymy możliwości tej windy jednak. Dobra, niech to nam tutaj przełoży się wszystko. Dobra, ulepszenia. Przede wszystkim naprawiamy. I potrzebuję wody, potrzebuję wody. Całe szczęście tutaj mamy tą jedną, mamy ten skraplacz, dzięki Bogu. Kula plus 1, szybkość kuli plus 10. Myślę, że weźmiemy szybkość kuli. Liczba przenoszonych przez kulę zasobów 4. Dobra, weźmy to. I czy chcę coś jeszcze zwiększyć? Drillberty sobie dobrze radzą. Nasze tutaj te. Rodzeństwo. Drillbert ma bliźniaka Drilliama. Mieszanka tauryny. Tutaj nie potrzebujemy tego. Tu potrzebujemy wody, tu potrzebujemy wody, dużo potrzeba wody bardzo do tych wszystkich rzeczy. Tu nic nie zrobimy z tym, jedyne co możemy to się ulepszyć samodzielnie, albo po prostu, myślę, że przeoszczędzimy. Myślę, że po prostu przeoszczędzimy i wskoczymy do walki. Znowu to wielkie tałataństwo. Chcę tutaj się zająć, bo tu mi będą atakować mocno. Nie. Walka dalej. O! Cudnie. Dobra, i czy te kule znacznie szybciej przenoszą faktycznie? No, coś tam przenoszą. Coś tam sobie radzą. Więc powinno być w porządku. Dobra, zróbmy tutaj tak teraz. Raz, dwa, trzy. Któryś z nich powinien tutaj wpaść. O, Drillian wpadnie, dobrze. Dobra, zbierzemy to. Zostawimy tutaj. Zbierzemy teraz sobie to. Proszę bardzo. Przeniesiemy to w bardzo łatwy sposób. Mój ulubiony zresztą. Dobra, i teraz nam się uda ładnie tutaj to zebrać. Fajnie, po części rzeczy też nam się udaje od razu w górę tutaj popchnąć.
Uda się nam tutaj dotrzeć. Dobra, walka. Dobra, zgarniemy was tutaj. Wybuch zróbmy. Te latające są skubane, odporne bardzo w jakiś sposób. Dobra. Ulepszenia, naprawmy się przede wszystkim. I zróbmy sobie więcej HP. To nam w jakiś sposób już pomoże. Moc lasera moglibyśmy teoretycznie zwiększyć. Przydałoby się zainwestować też jeszcze w inne opcje. Dobra, szybko trzeba polecieć po cokolwiek. Szybko trzeba po cokolwiek innego jeszcze polecieć, pozbierać jak najwięcej tego wszystkiego. Całe szczęście cały czas nam działają te wiertła. Więc nie jest z tym aż tak źle. Dobra, nie mam zamiaru się przez to przebijać, bo tutaj sobie ci radzą lepiej ode mnie. Przebijemy się tutaj tylko pięterka dalej. Mamy wodę. Cudownie. No dobra. Ten sobie postanowił tyle schwycić rzeczy. Dobra. Przemielaj, przemielaj i zróbmy sobie teraz tak. Ulepszmy moc. Co to możemy? Mamy bardzo zwiększoną moc lasera, który niemal nie będzie się poruszał podczas strzelania. Montuje drugie działko laserowe, gdy jednak siła rażenia zostaje rozdzielona na każdy z nich. Rozpuszczanie pocisku. Pociski trafione promieniem lasera natychmiast ulegają rozpuszczeniu. Okej, myślę, że to bym chciał mimo to zainwestować. Ale na razie nie mam za wiele innych możliwości. Polećmy może sobie jeszcze na szybko gdzieś tam w dół. Zbierzemy sobie to jedno. Zawsze jednak coś. Niestety nie mamy jak podleczyć się. Co jest niestety ujmujące troszkę. Możemy ulepszyć windę. Kula plus 1, albo wydajność liczby przenoszonych przez kulę zasobów 4. Czy zdam radę znaleźć szybko jeszcze jeden? Gdzieś tutaj po drodze był, czy nie za bardzo? Nie za bardzo, skoro widzę, że kula wraca, to chyba nie za bardzo mamy możliwości na znalezienie jakichś tych. Więc wróćmy się na walkę. O kurde, skubaństwo jakieś tutaj podbiega nam szybko. O, reszty. Mamy jakieś dziadostwo. Dobra, załatwione. Trzeba szybko polecić po jakieś możliwości dla nas. Chłopaki znaleźli się coś? Znaleźli, cudownie. Bardzo mnie ten fakt cieszy, że coś znaleźli. Co to jest? Udało ci się znaleźć jednokierunkowy teleport. Naciśnij R, aby umieścić oko. Naciśnij ponownie, by teleportować się do niego. Okej. Ciekawe dziadostwo. No nie powiem, ciekawe dziadostwo.
Dobra, rozwalmy tutaj dalej. Czy ja tutaj nie mogę rozwalić tego terenu? Nie mogę rozwalić tego terenu niżej. O, proszę. No to ci ciekawe. Czyżbyśmy mieli tutaj jakby skończoną możliwość mapy? O, mamy relikt. Jak najbardziej wezmę. A nie, zobaczcie, to jest to, do czego mieliśmy dotrzeć. Widzę już to, że tutaj do tego mieliśmy dotrzeć. Dobra. Zbieramy tutaj część tego. Polećmy szybciutko w górę. Troszeczkę niedobrze, że tak szybko mnie, tak długo mnie nie było. Od razu walnę F, żeby tamtego walnąć. Gałgana. Dobra. Ulepszenia. Czy mam jakieś możliwości na to, żeby się ulepszyć? Niestety nie za bardzo. Mogę zrobić... Nie mogę zrobić tego promienia. Tego też nie mogę zrobić. Okej, mogę za to tutaj... polecić, żeby było więcej kuli. O, możemy nawet więcej tego mieć. Dobra. O, nie pokazywało mi się ciasteczko, a było. Dobra, i mamy ten teleport, tylko kurczę... Chodź, diabłągu, na drugą stronę, bo tu mi się bardziej przydasz. Co tutaj mamy? Czy ja nie potrzebuję przypadkiem tego czegoś? Do tego być może? Chyba nie za bardzo. Nie wiem, co to w ogóle jest tam, to coś. Może jak tutaj w dół się podkopię? Coś mi to pokaże? O! Okej, coś tutaj jest i to coś sporego. Dobra, on tam będzie kopał tamto, a my kopmy to tutaj. Dobra, trzeba się wracać. Trzeba się niestety wracać i bronić. No, postawię tutaj ten portal. Wróćmy na prędkości na górę, żeby się jednak wybronić z czegokolwiek. Dobra, załatwmy tego typa, jeszcze póki zanim tutaj zdąży doskoczyć. Dobra, jest w porządku. Jest w porządku, tylko coraz gorzej jest u nas jakby z możliwościami. Nie mamy za bardzo możliwości naprawy. Co jest niestety trudną rzeczą tutaj dla nas. A, ja się mogłem... Tak, się mogłem teleportować, okej. Dobra, Drillbird, tutaj mi się proszę przekop. Dobrze. Wolałbym, żebyś zaczął kopać w drugą stronę, ale dobra. Tak sobie też poradzimy. Tutaj mi się pokopisz w tę stronę teraz.
tutaj jest coś... A, mieliśmy tutaj. A, Jezu, ile zobaczcie, tutaj mamy surowców. A ja głupio ich tutaj nie wykorzystywałem, bo nawet do tej strony nie dochodziłem. Dobra, weźmy je sobie trochę. Żeby do windy coś było, do wrzucenia. Żeby ta winda jednak nam w jakiś sposób lepszy działała. Dobra, damy sobie radę. Dobra, i szybko na górę, szybciutko na górę. Dobra, tego giganta trzeba walnąć. Oj, jaj. No nie wierzę. Dobra, ale szczerze powiedziawszy, wolę zamiast Drillberta, wolę wziąć windę. Weźmiemy windę i zacznij kolejną próbę. Zacznijmy kolejną próbę. Kurde, znajdź zakopane głęboko relikt i przenieść go z powrotem do swojej kopuły. Mieliśmy to praktycznie już gotowe. Mamy możliwości, przewiniemy to, proszę bardzo. Winda niech nam tutaj już się rozwinie. I my sobie bez Drillberta poradzimy. Przynajmniej się postaramy. Przynajmniej sobie postaramy się tak zrobić, żeby tak było. Ale ta kula zabierze tego. Bo mamy niby dwie kulki. Dobra, na lewo, proszę bardzo. Wodę. Mamy tutaj koper jeszcze. Dobra, o jeden mniej sobie zbierzemy. Proszę bardzo. Weźmiemy tego tyle, żeby zrobić tutaj taką ściankę, żeby to samo już leciało do nas. Wiem, że nas tam atakuje, ale damy sobie radę, bo to będzie tylko jeden przeciwnik. A chcę tutaj już zrobić tak, żeby winda nam była gotowa. Nie to chciałem. Dziękuję. Dobra, ulepszenia. Już mamy 5 tych, więc proszę bardzo to. To i to, żebyśmy wiedzieli, czego ile mamy. No i więcej nas nie stać. Więc nic więcej tutaj nie próbuję. Windę oczywiście będę chciał od razu ulepszyć, jak tylko będziemy mieli takie możliwości. Na prawo, marsz. Kurde, ale byliśmy tak blisko z tamtą rozgrywką, no ale cóż. Przypłaciłem to tym, że nie poleciałem od razu na samą górę. Muszę pamiętać o tym koniecznie, żeby zawsze na samą górę od razu lecieć, jak tylko się zaczyna atak. To widać potem, jakie są skutki tego. No, mamy kolejny koperek. Możemy sobie tak wolno lecieć.
Dobra, tu już dadzą sobie radę. My wskakujemy i walimy typa. Dobra, załatwiony. I teraz jeszcze z drugiej strony. Kolejny załatwiony, dobra. Dobrze. Zbieramy to. Przechodzimy tutaj i widzę, że tu mamy tak, więc... Wolę się już przekopać chyba pięterko niżej i to w jakiś sposób złapać jedną wielką chmarą. Więc proszę bardzo. Nie wiem, od czego był tamten brązowy przedmiocik. Jestem tego bardzo ciekaw. To zaraz zbiorę, tylko chcę tutaj dostarczyć do windy nam towar. Towares. Proszę bardzo. A i zobaczcie, oni się zatrzymują z tą windą, no to wychodzi w momencie, jak coś nas atakuje. Dobra, gin, siulu. Dobra, ten się nam gdzieś przeniesie tutaj. Dobra, i jest już po nim. Dobra, tutaj zgarniemy to. Kolejne pięterko w dół się zrobi. No i cudnie. My sobie weźmiemy to. I postaramy się to dostarczyć pod warunkiem, że gra mi tutaj pozwoli polecieć z tym. Dobrze, pozwoliła. I przy okazji widzę, że zgarniemy jedną też miedź. Co tu mamy? Laser ogłuszający skraplacz. Montuje pod kopułą maszynę, która powoli wytwarza wodę. Weźmiemy skraplacz, bo się jednak przyda. Skubany. I ulepszenia. Chcę coś od razu ulepszyć. Przydałoby się nam HP, widzę, ale niestety nie mamy takich możliwości. Weźmy tak, szybkość laseru, moc laseru. Nasza szybkość. Więcej kul. Dobra, i teraz powinno być lepiej. Powinno być wydajniej, tak mi się wydaje. Teraz zbieram ten kobalt, bo się przyda. Dobra, trzeba uciekać na górę od razu. Spierdzielaj, kolego. Nawet się nie wasz. O, ty kurde. Nieładnie. Dobrze. Teraz polecimy tutaj jeszcze niżej, jeszcze niżej. Ten teleport, co znaleźliśmy tam na samym dole, był całkiem przydatny, muszę przyznać. Fajnie by go było mieć z powrotem. O matko, jakaś ściana nam się tutaj wygenerowała. Nie do przebicia. Dobra, ja chyba zaraz polecę w takim razie na drugą stronę. Dobra, widzę, że tutaj za wiele nie ma, więc polecimy na drugą stronę.
No tu mamy jeszcze sporo terenu takiego też do odkrycia, jednak. O, no i proszę bardzo, koperek. Podoba mi się fakt, że to jakby nie wchodzi ze sobą w interakcję. Ale przyznam, że dobrze, że jakby zrobili taki patent z windą i trochę niedobrze, bo ta winda... Nie, ta winda była zbyt OP. Była zbyt OP ta winda kiedyś i dobrze, że tak z nią zrobili, bo to jednak jest dobra zmiana. Dobra, zmiana lepiej balansująca to wszystko, bo to z tą... Z tą windą można było bardzo łatwo sobie poradzić, a teraz jest taka właśnie wyważona bardziej. Dobra, nic więcej nie przychodzi. Możemy sobie coś poulepszać. Ulepszmy sobie nasze wiertełko. Udźwigu nie będę brał. Udźwigu nie będę brał, wolę zwiększyć sobie naszą postać. Proszę bardzo, to zwiększmy. Mam 4-2. Możemy zwiększyć sobie tarczę jeszcze. Dobrze. Lecimy tutaj w dół. Tu, tej strony nie byliśmy. A się bardzo ładnie tutaj przebijamy, jak widać. Dobrze. Tutaj nic nie mamy. Dobra, to polećmy w dół niżej, pięterko. No i mamy koperek. Dobra, proszę bardzo. Zgarnijmy to tylko tutaj na górę. No, trzeba wracać na walkę. Proszę bardzo. O, szlak, szlak. Widziałem, co tam było. Znaczy, to nie jest aż takie złe. One są łatwe jednak w przeżyciu. Dobra, jednak było łatwo. Dobrze. Zbieram tę wodę. Zostawimy ją tutaj. Windę rozwijamy. I koperek stąd zabieramy. Czy zostawiłem tam jakiś? Chyba... A, zostawiłem jeden. Cieszy mnie bardzo fakt, że udało się całe tutaj przesunąć. Dobrze, tutaj mamy to. Tutaj mamy tak, proszę bardzo, tutaj sobie dół przekopiemy. Dzięki czemu się szybciej tutaj do tego wszystkiego dokopiemy. Dobra, czy uda mi się to zgarnąć? Chyba się uda zgarnąć. Trzy będą w porządku. Udało się zgarnąć, cudownie. Ten jeden sobie możemy schapnąć z nami. Coś nas już bije.
jednostki latające, cała taństwa. Wszystkie mi na drugą stronę teraz przylatują. I bardzo dobrze w sumie, będę mógł sobie na spokojnie tutaj powalić. Ulepszenia. Mam bardzo mało kobaltu, przez co nie mogę się za bardzo naprawiać, co jest niezbyt dobrą rzeczą dla nas. Zwiększmy sobie na pewno wytrzymałość naszej kopuły. Zwiększmy sobie nasze wiertełko. I przydałoby się też pozwiększać inne jakieś rzeczy. Skraplarz też fajnie by było ulepszyć, ale nie za bardzo też mamy na to możliwości. Na razie, musi mi ta winda lepiej zadziałać trochę. Szybciej w jakiś sposób, żeby to było lepiej dla nas. Dobra, całe szczęście tutaj się bardzo ładnie przekopujemy już. Dobrze, znaleźliśmy bardzo ładne przejście tutaj. Spory zasób surowców. Oj, mamy relikt, też jak cudownie. Dobra, i zanim tamto nam to w jakiś sposób dojdzie, spróbujmy tutaj to porobić tak, żebyśmy mogli mieć możliwości to w jakiś sposób poprzesuwać. Dobra, powinno być w miarę, okej, nie jest jednak. Teraz bardzo ładnie nam się udaje chwycić. Dobrze, jest dobrze. Relikt sobie tam zaraz zgarniemy, trzeba tylko polecić szybciej do góry. Walka. Proszę mi tu zginąć, kolego. Troszeczkę ich niestety przyjęliśmy na siebie, ale dobrze. Nie jest aż tak źle. Ulepszenia. Kule plus 1, szybkość kuli możemy zwiększyć. Zwiększyć ilość kul, możemy coś zwiększyć jeszcze nie za bardzo. Dobrze. O, ta kula to się nie widzę, postarała z tym jednym bardzo ładnie. Dobra, mamy możliwy już relikt do zabrania. Tutaj widzę, że jeszcze mamy tylko jedno to, więc sobie też to zgarniemy w jakiś sposób. To się nam uda bardzo ładnie też przepchnąć większość rzeczy z tego, co tu widzę. Więc nawet fajnie. Co to mamy? Przetwornik zasobu. Pozwala przetwarzać zasoby, pomagając ci zrównoważyć stan magazynu. O, proszę. Przetwórz jedną wodę na 2 kobaltu, albo przetwórz 4 T na jedną wodę. Dobra, anuluj. Nie chcę tego tak robić na razie. Bo na razie uważam, że mamy w porządku. Teraz będziemy mieli zastrzyk większy. Ten skraplarz będę chciał na pewno ulepszyć też. To jednak dobre urządzonko jest, produkujące nam cały czas wodę. Zdecydowanie się nam przyda. Coś tutaj słabo się przekopałem, widzę. Dobra, lecimy na górę.
już mnie atakują, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie zdążyli. Dobra, tam widzę, biegną te maluszki. Więc sobie je podniszczymy nieco. Dobra, rozwalim ciebie, zanim ty zdążysz nam coś tutaj narobić. Szkód! Ciebie od razu się też weźmie i szybko, szybko, szybko! Małe skubaństwa, ale dają radę. Niestety. Dobra, ulepszenia. Możemy zwiększyć chapeki naszej kopuły i myślę, że to zrobię. I tylko to niestety. Bo za wiele innych opcji niestety nie mamy. Polecę w tamtą stronę, bo tam mamy te surowce. Tu polecę też w tę stronę, bo może tutaj się akurat coś odkryje. No, niestety nie za wiele, ale... Ale zawsze jednak coś. Dobra, tarcza nam się tam ładuje. Szkoda, że tak hapeki się nie ładują. O Jezu, jak dobrze. Dziękuję ci, gro. Że mnie tak rozpieszczasz tutaj. I mi dałaś pod samym noskiem od razu tutaj złoża. To było bardzo miłe z twojej strony, gro. Którą mamy minutę 47. Przyda się powoli kończyć odcineczek, żebym tutaj was nie zanudzał za bardzo. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku nam się uda jednak zrobić to, czego nam się nie udało zrobić w tym odcinku. A mianowicie, że uda nam się dotrzeć jakkolwiek dalej, tylko widzę, że kurde, zaniedbałem znowu sytuację, bo teraz powinniśmy polecieć na górę. Powinniśmy polecieć szybciej na górę, a ja nie poleciałem i teraz mnie atakują. To tą falą, oj niedobrze, oj niedobrze, oj bardzo niedobrze. Może jednak uda się tutaj zginąć, zaraz się okaże i będziemy mogli rozpocząć na następnym odcinku od nowa akurat. Oj, bardzo niedobrze. Ale nie zbiją mnie całkowicie, ale... No nie mamy za wiele kobaltu, żeby się po tym ten... Dobra, myślę, że za wiele nie pogramy w następnym odcinku na tej misji, ale... Zobaczymy. No i moi drodzy... Jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. I ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.